Witamy Państwa z naszego pięknego głupczyckiego kościoła. Chcielibyśmy Państwu przybliżyć wystawę, która była dopełnieniem naszego jubileuszu 750 lat tej budowli. Wystawę przygotowało Powiatowe Muzeum Ziemi Głupczyckiej przy pomocy Stowarzyszenia Miłośników Muzeum Ziemi Głupczyckiej i wsparciu finansowym tutejszej parafii. Prezentujemy tutaj zdjęcia, fotografie, ryciny, które pochodzą ze zbiorów Pana Zimnego, część zdjęć z parafii, z archiwum parafialnego i część od różnych osób prywatnych, które dostaliśmy. Chciałabym Państwu pokazać, jak ten kościół się zmieniał na przestrzeni wieku, tak bardzo króciutko. Natomiast zapraszam Państwa na taki troszkę dłuższy wykład, który się też w niedługim czasie ukaże w naszej telewizji kablowej. Na pierwszej planszy wystawy prezentujemy widok naszego kościoła z napisem stosownym 750 lat naszego kościoła i poniżej dla porównania pokazujemy, jak kościół wyglądał przed przebudową w 1903 roku, jak wygląda dzisiaj i widzimy jego plan, czyli zielony kolor oznacza budowlę starszą przed przebudową i czerwony kolor kościół obecny. Ten plan przedstawiliśmy po to, żebyście Państwo widzieli, jak dużo zyskaliśmy dzięki tej przebudowie, chociaż sama przebudowa nim nastąpiła, było troszkę problemów, bo kościół próbowano już przebudować na początku XX wieku, były takie plany, zamysły, ale z przyczyn różnych to dopiero się wydarzyło po kilku latach, to i tak szybko, bo pod koniec w latach 90. planowano taką przebudowę, a już w latach 1903-1907 wyłoniono projekt i wykonano. Tak jak mówiliśmy, elementem pierwszym miało być zburzenie kościoła i budowanie kościoła nowego, natomiast ze względu na jego wartość tego nie dokonano i całe szczęście, a więc tylko zniszczono tu prezbiterium i dobudowano część. Kościół zyskał w sumie prawie dwukrotną wielkość w porównaniu do pierwotnej. Na drugiej planszy chcieliśmy Państwu pokazać i porównać, jak ten etap przebudowy wyglądał. Tu mamy kościół przed jego przebudową. Wieża południowa jest w całej swojej krasie. Wieża północna jest niższa, nazywana wieżą kawek. Mamy obok kościół w rusztowaniu i kościół już po przebudowie. Poniżej prezentujemy widokówkę, która ten stan rzeczy jeszcze dokumentuje. Mamy tutaj jeszcze kościół przed przebudową. Widokówka bardzo ciekawa, bo kolorowa to też nie jest taka typowa sprawa, nawet jak na ówczesne czasy. Jeszcze niżej chcieliśmy pokazać, jak ten kościół wyglądał od wschodu, czyli tutaj mamy przed przebudową kościół, prezbiterium to nasze wcześniejsze, widać kościółek świętego Fabiana i Sebastiana i tak majaczy się w tle daleko w takiej mgle kościół ewangelicki. Jest to rycina wykonana, właściwie jest to grafika, odbitka ze stalorytu według rysunku znanego ówczesnego rysownika Theodora Blattred-Bauera i ukazała się ona w książce dotyczącej Śląska. I tu dla porównania pokazujemy, jak wygląda kościół obecnie, czyli widzimy, jak daleko do przodu kościół się wysunął. Poniżej możemy zobaczyć dla porównania widok z ratusza przed wojną i widok z ratusza na ten kwartał z tego roku 2009. I dopiero przy takich zdjęciach widzimy, jak ogromną budowlę mamy do czynienia, no bo kościół głupczycki jest jedną z największych budowli na Śląsku, jeżeli chodzi o miejsca siedzące i stojące. Na kolejnej planszy pokazujemy widok kościoła z masywem dwuwieżowym od zachodu i obok, z boku, czyli widok od północy. Tutaj możemy zauważyć budynek, który pozostał do dzisiaj. Tego budynku nie ma, tutaj jest dzisiejszy skok. No i nad nim znajdowała się taka służbówka. Takie miejsca często były zamieszkiwane przez osoby biedniejsze. I tutaj z boku mamy budynek, który stał na rogu. Dzisiaj jest on tak dziwnie ścięty, obok są schodki. Kiedyś ta budowla była dużo większa. Poniżej dla porównania pokazujemy wnętrze kościoła przed przebudową i po przebudowie.
to wnętrze wcześniejsze było barokowe, wnętrze dzisiejsze jest powrotem do stylu gotyckiego po przebudowie, czyli ma wyposażenie tak zwane neogotyckie. Co się stało ze sprzętem z kościoła? Trudno powiedzieć. Najprawdopodobniej te bardziej zniszczone zostały spalone. Jakieś małe fragmenty, o czym nie wiemy, o czym nie napisano, być może przekazane były do kościołów pobliskich, mniejszych, większych. To tak się często działo, często na wsi. Czasami były sprzedawane i przykładem takim jest sprzedanie od naszego ołtarza do Berlina, do kościoła Bożego Ciała, który w czasie działań wojennych spłonął. Jeżeli spłonął kościół w Berlinie, to najprawdopodobniej też z nim nasz głubczycki ołtarz. Poniżej chcielibyśmy pokazać troszeczkę scen z życia parafii przed wojną. Tych zdjęć mamy niewiele i tutaj widzimy procesję Bożego Ciała z 1929 roku i tutaj od lewej są następujący księża. Tutaj mamy biskupa Natana, obok biskupa Natana jest sufragan ołomuniecki Schinzel i tutaj widzimy przed baldachimem dziekana Millera. Obok mamy też z lat międzywojennych procesję Bożego Ciała. Poniżej ostatni głupczycy księża niemieccy i zakonnicy tutaj i ministranci przed 1945 rokiem. Na kolejnej planszy już mamy lata po 1945 i tu mamy procesję Bożego Ciała i widać troszeczkę zniszczone budynki. Tutaj można było oszklić. To są lata 50., początek lat 50., nie 45, a więc te budynki powinny były troszkę w lepszym stanie. A tu już mamy ten fragment ulicy bez domów, czyli zostały rozebrane. I potem stąd ten widok takiego jak gdyby no, spalonego, pustoszałego miasta rozebranego. Nie jest prawdą, że po wojnie głupczycy były całkiem zrujnowane. To jest efekt już potem już kolejnych lat. Poniżej są bardzo ciekawe dwa zdjęcia i pokazują one etap rozbiórki kościoła ewangelickiego, który stał naprzeciwko kościoła parafialnego i właśnie przez pryzmat tego pierwszego planu pojawia się nam kościół gotycki, katolicki i duże szczęście miała ta budowla, że po wojnie byli tutaj katolicy i ten kościół został zachowany, bo też mogło być różnie. Był to kościół stary, zabytkowy, to też mu pomogło. Kościół ewangelicki był kościołem dużo młodszym i jeszcze wtedy nieuznawanym za zabytek, chociaż był kompletny, w nienaruszonym stanie, bo oba kościoły specjalnie zaciemniano, żeby nie były zbombardowane. Nie udało się naszemu ratuszowi, bo nie dbano o niego wtedy, tak jak o te dwa kościoły. Kościoły były specjalnie zabezpieczone, żeby nie były czytelne z lotu maszyn latających, czyli samolotów. I ten efekt, który to mamy, to jest po połowie lat 50., około 1955, kiedy ten kościół rozbierano. Dlaczego go rozebrano? Proszę Państwa, z głupoty. Cegła miała pójść na odbudowę Warszawy, nigdy do niej podejrzewam nie trafiła. Wiemy, że był tam jakiś proces sądowy i ktoś został po części za to ukarany, ale kościoła nie odbudował. Czyli takie też losy tych ziem tak zwanych odzyskanych były. Był to teren, który można było wyzyskać i skorzystać w różny sposób. Poniżej pokazujemy wnętrza naszego kościoła tuż po wojnie i tutaj mamy na dole taki rarytaż z dwa zdjęcia pana Brzyskiego wykonane w latach 70. zdjęcia artystyczne jeszcze ze starymi pająkami, czyli naszymi wiszącymi lampami, bardzo ładnymi. Pająki, które tutaj widzimy na zdjęciu, oświetlające ten kościół, zniknęły w latach 70. i mamy taki sygnał, że najprawdopodobniej zostały sprzedane za cenę złomu do muzeum, do Zamku Królewskiego, bo ono w latach 70. zostało odbudowywane. Tak naprawdę, jaka była historia, to jest takie nowe wyzwanie, żeby się tego dokładnie dowiedzieć. Na kolejnej planszy chciałabym pokazać takie remonty, które były wykonywane na terenie naszej parafii. I tu przyległe budynki dzisiejszych salek przed remontem, w trakcie remontu.
efekt końcowy remontu można obejrzeć. Obok figura świętego Jana Nepomucena przed konserwacją, ta, która stoi za ołtarzem. No takie najciekawsze według mnie zdjęcie to jest stan naszego dachu nad prezbiterium. Widać, no był tragiczny. Podobna sytuacja była na kościółku świętego Fabiana i Sebastiana, zwanym przez nas kaplicą pogrzebową. I tu taka inna ciekawostka, na terenie naszej plebanii stał lamus. Lamus, czyli taki budynek, spichlerz, bardzo duży, na naszym terenie były duże te spichlerze, to jest właśnie parafialny spichlerz. On miał już taką piwnicę, ziemiankę, został rozebrany w latach 80., ale wcześniej jeszcze uwieczniony na zdjęciu dla upamiętnienia, że w tym miejscu stał. To jest według plebania, więc tak mniej więcej można sobie wyobrazić, w którym miejscu się mógł ten spichlerz znajdować, był dosyć duży. No i na dole widzimy tutaj efekt naszych wież po remoncie. Była wymieniana zniszczona cegła licowa, która była uszkodzona, trzeba było ją troszkę naprawić. No i tu ostatnie nasze remonty, które dosyć długo trwały, bo też inwestycja ogromna, odwodnienie kościoła, całego budynku, a kolejnym etapem było wykonanie tutaj bruków koło kościoła i jeszcze w tym samym czasie była konserwowana figura, więc tak, że ci pracownicy musieli się ze sobą jakoś dogadywać, ale to się udało. Widzimy jeszcze zabezpieczone okna przed wandalami, bo mieliśmy przypadek. Ja sama osobiście interweniowałam, jak dziecko bawiło się w ten sposób, że kościół był pięknie oświetlony w niedzielę w czasie mszy świętej, a z drugiej strony taki ośmiolatkowie z pobliskiego osiedla, z pobliskich bloków świetnie się bawili przy użyciu okolicznych kamieni. Nie wiem, gdzie byli ich rodzice. Na kolejnej planszy chcieliśmy Państwu pokazać widok z jednej wieży na drugą, a więc widok wieży północnej, z wieży południowej. No i ciekawostka, na górze tutaj pokazujemy piec, ponieważ w wieży południowej, w tych ośmiobokach tynkowanych, było mieszkanie strażnika, o którym żartobliwie mówiono, że ma wysoko urodzone dzieci. Znajduje się ten poziom nad dzwonami, wchodzi się przez klapę, jest ceglana piękna podłoga, no i pomieszczenie jest nieduże, było ogrzewane piecem, ten piec miał swoje ujście, komin i ogrzewa, jeszcze pomieszczenie troszkę mniejsze na górze. Poniżej pokazujemy dzwony. Dzwon ustawiony na stojakach w latach 70., który przybył do naszej parafii i ten dzwon już na wieży po długim okresie czasu. Jeszcze niżej pokazujemy płyty nagrobne. W naszym kościele takich płyt nagrobnych, zabytkowych na posadzce było bardzo, bardzo dużo. I w zapiskach w czasie przebudowy znaleźliśmy taką informację, że płyty zostały po prostu sprzedane jako kamień budowlany, bo były bardzo zniszczone, zatarte bardzo mocno. Te, które chyba były w bardzo dobrym stanie albo jak gdyby upamiętniały osoby ważne dla miasta, pozostawiono. Najczęściej te płyty, takie jak ta, płaskie, znajdowały się w posadzce, natomiast te bardzo wypukłe i taka brązowa znajdowała się w ścianie. Mamy tutaj trzy. Pierwsza z nich, płyta, to jest epitafium Jadwigi Schittler, zmarłej w 1613 roku. Kolejna z herbem jest Kinnera, miejskiego pisarza i poety wyznania luterańskiego, bo to był czas, tu możemy zobaczyć, który to był rok, kiedy kościół był kościołem protestanckim. I epitafium Hoffmana, fundatora pierwszego głubczyckiego sierocińca, to jest to epitafium z brązu. Chcieliśmy też na tej wystawie pokazać legendy. Kościół miał 750 lat, to jest szmat czasu, jest osnuty różnymi legendami, legend jest sporo, tużeśmy tylko takich kilka najciekawszych legend zaprezentowali. No i tym legendom towarzyszyły ślady materialne, które miały być świadectwem tych wydarzeń. I tu mamy pokazaną legendarną lipę dżumę, która stała niedaleko od strony północnej, niedaleko budynku salek. Tutaj mamy
duch Salki. I w latach 1903-1907, prawdopodobnie na początku tego czasu, lipę ścięto, żeby nie przeszkadzała w przebudowie, chociaż tak naprawdę to ona by się tak prawie zmieściła w miejscu, w którym była, ale doprowadzanie różnych instalacji ogrzewania, prądu do naszego kościoła widocznie zmusiło budowniczych do jej ścięcia. Zresztą ona była już w kiepskim stanie, wezwano odpowiednią osobę, która wyszacowała jej wiek na taki, jak mówi legenda, czyli między około 500 lat. Była już podmurowana murkiem, odeskowana, bo stan jej był kiepski, chociaż pozornie była piękna. Z drugiej strony mamy legendarną płytkę. Jest to też jedyny rysunek, kopia rysunku, który się zachował, związany z tymi legendami, czyli pięknej panny Agnieszki, według jednej legendy. Poniżej pokazujemy kilka pieczęci znalezionych w naszych różnych dokumentach, jakie stosowane były przez parafię i dekanat Głubczycy i powojenne, i przedwojenne. I tutaj mamy z drugiej połowy XIX wieku, tu mamy też przedwojenną i tu mamy naszego dekanatu, 1983 rok. Proszę Państwa, Kościół to przede wszystkim wspólnota i ludzie, a nie mury. My prezentowaliśmy do tej pory większość śladów materialnych, które pozostawiły po sobie poprzednie pokolenia. Natomiast tu chcieliśmy pokazać też życie naszej wspólnoty parafialnej po 1945 roku. I mamy tutaj sporo zdjęć związanych z życiem parafii. I na tym zdjęciu możemy widzieć naszego proboszcza Kretka, pierwszego proboszcza powojennego Głubczyc. Jest to scena pokazująca święcenie sztandaru cechowego. Poniżej mamy zdjęcie związane z naszymi księżmi. Są tu różne postaci i mamy tutaj naszego księdza Kalisza. Tutaj mamy również naszego księdza Kalisza, księdza Adamiuka i księdza Kiczkę. Tu poniżej mamy też naszego księdza Kalisza i biskupa Adamiuka. To pod ta sama scena. Tutaj też jubileusz naszego księdza, 25 lat kapłaństwa. Księdza Kalisza, tutaj mamy księdza Kalisza. No i na ostatnim zdjęciu mamy już rok 1982, 25 października i wprowadzenie księdza proboszcza, czyli ksiądz obecny, nasz ksiądz proboszcz, Michał Ślęczek, przychodzi do naszej parafii, jest witany w drzwiach naszego kościoła. Na kolejnej stronie mamy inne sceny związane z życiem naszej parafii, z życiem duchowym. Mamy tutaj biskupca Kopca w otoczeniu księży dekanatu głubczyckiego. Obok na zdjęciu pokazana jest rezydencja patriarchy łacińskiego w Jerozolimie. Mamy tutaj naszego księdza proboszcza, z czołeczką jest zaznaczone. Poniżej jedno ze zdjęć z pierwszej komunii świętej w naszej parafii. Obok dziewczynki z dzieci Marii. Poniżej pokazujemy ministrantów. Jest to zdjęcie z lat 70. Tutaj niektórzy z Państwa się odnaleźliby. Obok zdjęcie również mamy tutaj ministrantów w otoczeniu księdza proboszcza. Jeszcze poniżej mamy taką pamiątkę pierwszej rocznicy poświęcenia sztandaru cechowego w Głubczycach i to jest kontynuacja tej sceny z planszy poprzedniej. No i obok zdjęcie, które ucieszyło bardzo wielu oglądających, jest to nasz wieloletni organista kościelny, pan Wiktor Łubocki, grający na organach, którego bardzo dobrze pamiętamy i dobrze wspominamy.
Na ostatniej planszy prezentujemy sceny związane z Bożym ciałem, pielgrzymkami i na samej górze jest zdjęcie z lat 80. odrobione z dachu Łamańca, tak zwanego bloku Łamańca przy kościele. Poniżej mamy też jedną ze scen z Bożego Ciała w nieodległym czasie. Zrobiliśmy tak celowo. Są tu takie różne zbliżenia, dobrze widać. Niektóre osoby mogą się tutaj odnaleźć. Ja odnalazłam niektórych mieszkańców Głubczyc. Na samym dole pierwsza pielgrzymka, która wyrusza na Jasną Górę. I obok zdjęcie wykonane przez turystę z Niemiec, artystę fotografika Otto Barszcza, który nam przysłał kilka zdjęć na tą wystawę. Jest tutaj, uwiecznił tutaj swoją grupę w czasie zwiedzania wystawy. To tyle, co chciałam Państwu powiedzieć. Myślę, że ta krótka prezentacja wystawy jeszcze Państwu przypomni wiele ze zdjęć, które tutaj prezentujemy. Myślę, że wystawa się podoba, cieszy się chyba dosyć dużą popularnością. Jest trochę ciemno na zewnątrz, dlatego ksiądz proboszcz dodatkowo ją doświetlił. I ta wystawa nie będzie wystawą chwilową. Przeniesiemy ją na taki dłuższy okres jeszcze do muzeum, żeby turyści, którzy się przemieszczają, mogli ją jeszcze zobaczyć i też obejrzeć to, co możemy zaprezentować, jak pokazać swój kościół. Dziękuję.